Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, w dzisiejszej audycji został zdigitalizowany Informator Rekrutacyjny Oświeć się na ŁMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku ochrona dóbr kultury. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu kierunku. Studia dotyczące ochrony dóbr kultury przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to doskonała opcja dla miłośników sztuki i architektury, którzy pragną aktywnie przyczyniać się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program studiów obejmuje szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki i dziedzictwa materialnego, a przede wszystkim oferuje możliwość kształtowania ścieżki naukowej i zawodowej w obszarze konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzealnictwa. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną na temat dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, lecz także praktyczne umiejętności, takie jak identyfikacja, dokumentacja i wartościowanie zabytków, niezbędne jest to w instytucjach zajmujących się ochroną dóbr kultury. W ramach programu studenci skupiają się szczególnie na analizie struktury materialnej dzieł sztuki, zabytków architektury, wytworów rzemiosła oraz zabytków techniki, przykładając dużą wagę do rozpoznawania tkwiących w nich wartości. Dodatkowo studenci mogą rozwijać praktyczne umiejętności poprzez zajęcia z rysunku technicznego, z rysunku Zwykłego wizualizacji 3D, fotografii, no i mają możliwość wyjazdów na ćwiczenia w terenie, a to sprawia, że program kształcenia jest unikalny i otwiera drzwi do różnorodnych instytucji oraz pracy z różnymi rodzajami zabytków o różnej jakości i wartości kulturowej. Jeśli są państwo zainteresowani wyborem tego kierunku, warto przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Należy przedłożyć wynik egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów z jednego z wymaganych. Już przedstawiam, które to są. Są to historia, historia sztuki albo język polski część pisemna lub też język obcy część pisemna. Warto zwrócić uwagę na przelicznik punktów dla poziomu egzaminu maturalnego, który można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przelicznik punktów dla poziomu rozszerzonego jest wyższy. Jeśli zdają państwo więcej niż jeden z wymaganych przedmiotów, to będzie wybór tego przelicznika korzystniejszego, gdzie ten wynik był w tym momencie wyższy. Przejdźmy teraz do zakresu kształcenia, jaki odbywa się na ochronie dóbr kultury studenci zdobywają kompleksową wiedzę obejmującą istotę, kryteria, potrzeby i możliwości ochrony dziedzictwa kulturowego. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień konserwatorskich i muzealniczych, związanych z rozpoznawaniem zagrożeń dla zabytków, oceną oraz projektowaniem działań konserwatorskich i muzealnych. Kurs historii sztuki z elementami wartościowania stanowi istotny element programu, dostarczając wiedzy potrzebnej do identyfikacji i interpretacji dzieł sztuki, architektury i rzemiosła artystycznego. Studenci rozwijają także fachowe umiejętności w zakresie opisu, inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa, zdobywając szczegółową wiedzę umożliwiającą rozpoznanie zabytków pod kątem Technik, materiałów i historycznych nawarstwień. Ponadto program obejmuje tematy związane z historią i funkcjonowaniem instytucji muzealnych oraz dziejami kolekcjonerstwa. Praktyczne doświadczenie zdobywane podczas zajęć terenowych i objazdów pozwala na bezpośredni kontakt z zabytkami, a to stanowi nieocenione doświadczenie dla przyszłych specjalistów w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Jakie są perspektywy zawodowe po kierunku ochrona dóbr kultury? Już pomagam. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci są przygotowani do podstawowej pracy w instytucjach kultury, takich jak asystenci muzealni, pracownicy galerii. Czy w domach kultury. Istnieje możliwość kontynuacji studiów na różnych kierunkach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w ramach ochrony dóbr kultury. Absolwenci mogą podjąć pracę w różnorodnych, w różnorodnych instytucjach kultury i sztuki, m.in. w muzeach o różnym profilu, galeriach sztuki, na rynku antykwarycznym, centrach sztuki współczesnej, domach kultury oraz innych ośrodkach życia kulturalnego i artystycznego. Jeśli są Państwo zainteresowani wyborem tego kierunku lub też się zastanawiają, czy warto wybrać, już pomagam ze względu na wsparcie środowiska artystycznego i konserwatorskiego. Wydział Sztuk Piętnych umożliwia bliski kontakt nie tylko z zabytkami, ale także ze środowiskiem artystycznym i konserwatorskim. Również warto ze względu na unikalny program kształcenia, o czym należy pamiętać. Jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zachęcam do takich odwiedzin i żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nie do widzenia.